Spróbujmy przeliczyć liczbę 6 z systemu dziesiętnego na dwójkowy. Pokażę Wam mój ulubiony sposób. Najpierw rysuję kreski na bity. Zrobię 8 kresek oznaczających 8 bitów albo 1 bajt. Choć nie trzeba ich aż tylu do tak małej liczby. Teraz pod każdą pozycją dopiszę wartość. Pierwszy bit to pozycja jedności, czyli 2 do potęgi zerowej. Drugi bit to pozycja dwójek, czyli 2 do potęgi pierwszej. Trzeci bit to pozycja czwórek, czyli 2 do kwadratu. Dalej mamy pozycję ósemek, szesnastek, po prostu podwajamy. Tutaj są 32, 64, 128. No dobrze. Wszystkie pozycje już są. Zaczynam od lewej strony. Patrzę na te pozycje i pytam, czy ta wartość jest większa od tej? 128 jest większe, więc tu wpiszemy 0. Wartość 128 nie jest nam potrzebna do tej malutkiej liczby. 64 też jest większe od 6. 32 również. 16 jest większe i 8 też. Na razie mamy sporo zer. 4 nie jest większe od 6. Wreszcie wpiszemy 1. I teraz odejmiemy 4 od 6. 6 minus 4 równa się 2. Tyle jeszcze zostało do przedstawienia. Przechodzimy do następnej kreski. To jest pozycja dwójek. 2 nie jest większe od 2. Jest równe. Tutaj więc także wpiszemy 1. I znowu odejmujemy. 2 minus 2 równa się 0. Poprawię. 2 minus 2 to 0. I nic już nie zostało. Wyraziliśmy całą wartość 6. A zatem na pozostałych pozycjach możemy wpisać 0. To jest liczba 6 zapisana w systemie dwójkowym. Cały bajt wyglądałby tak. Możemy go też skrócić do 4 bitów. Moglibyśmy i do 3, ale bity najczęściej przedstawia się w czwórkach lub ósemkach. Teraz spróbujmy z większą liczbą. Wymarzmy to wszystko. Zostawię tylko pozycje z wartościami, bo się przydadzą. Są takie same. Całą resztę wymarzymy. Może być. No dobrze. Spróbujmy z liczbą 25. W systemie dziesiętnym. Jak ją przedstawić w systemie binarnym? Jeszcze raz zaczynamy stąd. Czy 128 jest większe niż 25? Tak, więc wpisujemy 0. 64 jest większe? 0. 32 też jest większe, piszemy 0. 16 nie jest większe od 25, zawiera się w 25. Wpiszemy 1 i obliczymy, ile jeszcze zostało. 25 minus 16 równa się 9. Musimy więc przedstawić wartość 9 w pozostałych bitach. Dalej jest pozycja ósemek. 8 nie jest większe od 9. To znaczy, że potrzebujemy pozycji ósemek. Wpisujemy 1. I teraz 9 minus 8 równa się 1. No dobrze, zostało nam już tylko 1. 24 załatwiliśmy. To wszystko to 24. Gdybyśmy wypełnili resztę pól zerami, mielibyśmy liczbę 24, a nam chodzi o 25. No to dalej. Czy 4 jest większe niż 1? Tak, więc wpisujemy 0. 2 jest większe niż 1? Wpisujemy 0. 1 jest równe 1, więc tutaj wpisujemy 1. I mamy liczbę 25 przedstawioną w systemie dwójkowym. Wymagało to 1, 2, 3, 4, 5 bitów. Zrobimy więc cały bajt. To jest podstawowa metoda, której używam do przechodzenia z systemu dziesiętnego na dwójkowy. Używając 8 bitów, przedstawimy liczby do 255.
Powyżej trzeba już więcej bitów. A wtedy lepiej będzie skorzystać z kalkulatora lub napisać program, żeby to zrobił.